Podczas jednej z grudniowych sesji Rada Miejska zdecydowała, że w budżecie na 2020 rok znajdą się środki na remont elewacji budynku pierwszego liceum ogólnokształcącego. Ten remont zostanie wykonany na elewacji od strony ulicy Mickiewicza. Elewacja zostanie odnowiona, odnowione zostaną również stolarka okienna, także szkoła zmieni swoje oblicze. Wymiana będących w złym stanie okien nie jest możliwa przy zaplanowanym nakładzie około 800 tysięcy złotych. Odtworzenie ich detali we współczesnych profilach z plastiku albo wykonanie ich na nowo z drewna pochłonęłoby znacznie więcej środków niż zaplanowano. Ratuszowi zależy na tym, aby kamienica mieszcząca starszą suwalską szkołę była gotowa na czas planowanego Światowego Zjazdu Suwalczan, który odbędzie się w tym roku z okazji 300-lecia nadania Suwałkom praw miejskich. Przetarg zostanie ogłoszony już w ciągu kilku najbliższych tygodni z terminem wykonania oczywiście w tym roku. Sąsiadująca z pierwszym LO siedziba władz miasta również miała być odświeżona, jednak ta inwestycja zawieszona jest póki co w próżni. Możliwe, że środki przeznaczone w projekcie budżetu na odnowienie elewacji ratusza zostaną spożytkowane na remont pływalni przy szkole podstawowej nr 10.